Siemano, tutaj znowu Jaclinia. Czekaliście cierpliwie i się doczekaliście. Tak w skrócie mogę zapowiedzieć następny odcinek. Dzisiaj jest finał Ligi Mistrzów, czyli według mnie najciekawsze spotkanie w tym sezonie. Statystyki wam pokażę po meczu. No co, mecze ligowe były już formalnością od tego finału. No i co, 4-0, 3-0, 3-2, 3-0. Głównie, no, tu pierwszy skład, tutaj też. Tu rezerwy, no i co. Pokażę wam tabelę. A jest Monaco. 100 goli, 30 straconych. Ładne liczby, 101 punktów. PSG jeszcze zdążyło wyprzedzić Marsylię. Spadło Brest, Bolonia, Bolognie. Bolognia, no bo jak to... Bolonia jest we Włoszech. I Auxerre. No i co, statystyki zespołów to... No... W czołówkach jesteśmy. No i bramki Fiero, królem strzelców został. Ma tyle samo goli co Alexis Sanchez. 26, ale złotą piłkę dostanie chyba Sanchez, bo jest wyższy współczynnik lig. Hiszpańska jest lepsza od francuskiej i chyba dlatego on wygra. Ale Fiero będzie w drugim miejscu, bodajże. Asysty Belhanda Cavelas. Oceny średnie, sami widzicie. PSG imy. Właśnie dokonałem jeszcze jednego transferu. No, Chelsea mnie chciała. Dawali mi 60 milionów funtów na transfery. Albo 70, jakoś tak. Ale nie chcę iść do Chelsea, chcę do Realu. Tylko. Real Madryt to jedyny klub, który mnie interesuje. No i pozyskaliście z wolnego transferu Kay Berger, agent mi go zaproponował, to go wziąłem, bo za darmo trochę zarabia, ale 1,5 miliona. Może się rozwinąć. Podobny poziom co Arnautović, no to czemu nie? Pomyślałem sobie. No i co? No i to tyle, jedziemy na mecz, to nie ma co gadać. Na Real. Mój kochany zespół. Sercem jestem za Realem i za Monaco w zasadzie też, bo Monaco też lubię. To będzie drugie podejście Monaco w finale Ligi Mistrzów. Za pierwszy razem się niestety nie udało. Chwila. Alessandrini nie musi grać. Dobra, jedziemy z tym koksem. Tylko tutaj damy wsparcie. Bo to będzie trudny przeciwnik. No, jedziemy. Myślę, że się uda. Mamy zajebiste morale. Mamy zajebisty sezon. Oni nie mają Sahina, mają Coentrao, no to żyć nie umierać. Chris, 7,72 ocena, kurczę. Jay Ventura. No i co? No i tu... zawsze. Chrisa trzeba. Angel Di Maria. Dobra, jedziemy. Pokażcie mi, co potraficie, bo wiem, że potraficie wiele. Potraficie nosić góry, jeśli chcecie. Wow, ale obrona słabo zmotywowana. I Fiero nie jest zmotywowany. No to super, obrona nic. A reszta zajebiście. I tak nie trzeba morali poprawić, ale dobra, jedziemy. Teraz nie jest tylko modły, możemy utrzymywać. Za wysoko. Pierwszy strzał. Marvin Martin, nieudanie z wolnego. Cavelas, teraz będzie kontra niestety. Już powoli myślę nad transferami na następny sezon, co trzeba ulepszyć, a co nie, bo szczerze nie mam za bardzo pojęcia. I teraz piękna piłka na wolne pole do Belhandy. Belhanda nie strzela gola. Myślę właśnie, jakie transfery zrobić, bo tak za bardzo nie mam pojęcia. Nie wszystko mam mocne, wiem, zawsze może być lepiej. Jakbyśmy na przykład wygrali ten finał, no to co mam pomyśleć? Mam zajebisty skład, skoro wygrywam finał. Ale jak ci... Inaczej. Możecie w komentarzach na przykład napisać... Oj, teraz nie ma gola. Napiszcie w komentarze, jak chcecie, co byście na przykład zrobili na moim miejscu. Czy na przykład kupilibyście napastnika? Obrońcę jakiegoś? Oj, Dobra, zostawiam na... Kurwa. Kone kontuzjowany.
Niedobrze, najlepszy obrońca. Niedobrze. Filar zespołu, kontuzja. Mam nadzieję, że nie na długo. Chociaż koniec sezonu to się wyleczy. Co byście na przykład na moim miejscu zrobili, bo jestem też ciekawy waszego zdania. Czemu miałbym być nieciekawy? Głównie dla was to nagrywam. Dla widzów. No właśnie, pamiętam. Galeria Sław, albo jakoś tak. Pokażę wszystko po meczu. Więc się nie ma co martwić. Pokażę. Jak prosicie, to słowa dotrzymam. Prędzej czy później. Teraz akcja Realu. Chris, Marcelo. Tak klepią trójkątem i Ozil nie strzela. Izil, dobra, Izil. Ozil, Izil, Oezil, Persil. Już tyle wersji słyszałem, że to niemożliwe. Kurczę, gardło mnie boli. Na szczęście Ronaldo się popycha w polu karnym. Przeziębienie mnie łapie, ale nagram odcinki, póki jeszcze dobrze się czuję. O, Ronaldo, może uraz jakiś? To by było dobrze, bo on jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem. No, nie, Casillas jest najlepszy, przepraszam. Iker. Dobra, Chris oczywiście strzela niecelnie. Jakoś nie błyśnie. On w ważnych meczach się jednak spala. No, finały nigdy nie są ciekawe, więc się nie ma co martwić, panie komentatorze. Fiero chuja gra. Dobra. Jedziemy z tym koksem. Bo jakbym to powiedział, na przykład w szkole, bo jestem ze Śląska, jadymy. Jadymy z tym koksem. Jeruna. No dobra. Koniec nauki śląskiego. Martę. Gol. Ktoś. Martę strzela bramkę. No, z rzutu wolnego, ale czekajcie. Zajebiście zaczyna się druga połowa. Chwila, to się ta piłka odbiła chyba. Nie, po prostu Casillas był zasłonięty przez mur i on strzelił między murem chyba. Di Maria schadza. Siada na ławkę i wchodzi Varane, mój ulubiony młody obrońca w Realu. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobry, albo osiągnie taki poziom jak Cannavaro za najlepszych czasów. Hierro, dobra, Cavelas. 2-0, Boyata, zajebista zmiana. To jego chyba najważniejsza bramka w naszych barwach. Biało-czerwonych barwach. O, Cavelas, widzę, zajebista motywacja. Walczył z Pepe w główkach. Szacunek, jest 2-0. I teraz, panowie, trzeba kurwa, nie chcę to się nacisnąć. Póki jeszcze jest 2-0. Kontrola. Dobrze, Cavela. Teraz szybko trzeba atakować, póki są podłamani. To już jest 2-0. I teraz nasza piłka, Luis Ocampos. I teraz dobrze, Verratti. Zajebiście. Marco Verratti. Bodajże. O, niedobrze. Ozil. Izil. Dobra. Dobra, 60. minuta. Wygrywamy bezpiecznie 2-0. Ale co się dzieje? Czyż był kontuzja? Bo u mnie lagi oczywiście. Tylko nie mówcie, że jest błąd gry. Co jest? Jakie lagi, ale siara. Ale mam jeszcze XP-ka, mam 2 giga RAM-u. Procek 2,8, dwurdzeniówka, to też nie ma co oczekiwać cudów. Dobra, Marcelo. Dobre wybicie piłki. Coentrao, Otamendi strzela. Zachował się niczym rasowy snajper, ale strzelił obok bramki. To taki super piłkarski. Dobra, 61. minuta. Martę dośrodkowuje. Dobrze, w Psycho zajebiście też grasz. Chociaż przesadziłem. No, Toloi widzę. Co, myślisz, że rzut karny? A potem było napisane, że sądzi, że Pepe trafił w piłkę. No to ciekawe. Może trafił ręką w piłkę. Nie ma za bardzo pojęcia. Dobra, widzę, że u mnie komputer odmawia posłuszeństwa. Bo pauzę nie chce mi się zrobić. A ja chcę zrobić zmiany. Kurwa. No, w końcu. Dobra, wygrywamy 2-0.
Póki co zajebiście. Wszyscy są wypoczęci, zrelaksowani. Cawela, co wy tu zmienić w ogóle? Może dajmy szansę. Dobra, Kano. Klasyczna dziesiątka. I może zagra Miro Zapletal. On zasłużył zdecydowanie. Cavelas niech już dostanie owację na stojąco. Dobra, pasją mówimy, że mają zagrać lepiej. Belhanda jeszcze tam kogoś, no, ja bym powiedział, spresował, ale kogoś tam kopnął pechowo. Do tamtego osobnika, nie wiem kto to był. Dobra, Psycho. Belhanda teraz podaje z powrotem do Sime Psycho i centra, ale Verratti przechwytuje piłkę. O, Envila próbował szczęścia, ale nie udało się. Dobra, kwadrans. Kwadrans do naszego triumfu. No, Sergio, jakby to niektórzy. O, Miro Zapletal. Dobrze, zakrył. Teraz zobaczymy. O, nie spanikował. Teraz piękne podanie i strzelaj na 3-0. To jego mecz. Zajebiście. Zajebiście, 3 do 0. Pogrom w drugiej połowie. Piękne podanie z własnej połowy na wolne pole. Marcelo i bodajże Varane, tak, nie pokryli Marwina, Martę. No i 3-0. To już jest chyba po meczu jednak, bo nie wierzę, że w 10 minut Real strzeli 3 gole, chociaż nigdy nie wiadomo. Pewnie zaraz strzelą, żeby nie było zbyt wesoło. Nie, Ronaldo już z frustracją gola nie strzela. Już zaraz będzie focha robił itp. Chociaż jestem za Realem, ale jego jakoś tak sympatią aż taką nie darzą jak klub. Dobra, Marcelo teraz dośrodkowuje miękko, ale rzut rożny. Dobra. Gonzalo Higuain założy stołek. Potocznie nazywany. I teraz koniec meczu. 3 do 0. AS Monaco wygrywa pierwszy raz w historii Puchar Champions League. I już od razu w głowie nuci mi się piosenka, jak to potocznie zwana, kaszanka. Bo z tych słów tam można usłyszeć słowo kaszanka z hymnu Ligi Mistrzów. Martę, dwie bramki, 9,1. Zajebiście. Dwie asysty Envila i Belhanda. I Tsavela, zapomniałem o nim. Zajebiście. Tylko Fiera mnie zawiódł. No i co? Jestem szczęśliwy. O, Bakary Kone nie może być zadowolony. Kluczowa rola. Tylko napastnicy mi się nie spodobali. Szkoda, że Fiera tak kończy sezon słabo, ale wygraliśmy 3 do 0. Możemy świętować. No, byliśmy lepszym zespołem. Mieliśmy 5 celnych strzałów, oni mieli 3. Myśmy mieli 3 gole, oni mają 0. O, to teraz będą fajne wiadomości do czytania. Martin, dwa gole i Boyata. Dobra, to teraz szybko. Dostaliśmy 7,82 miliona funtów. O, AS Monaco w gorączce. Odkrył klub nieśmiertelny. No, bo jako pierwszy raz nam się udało. Zarząd spuszcza się na myśl o wygranej Ligi Mistrzów. No i co? Barthez nie wierzy. Teraz trenuje bramkarzy w Newcastle United. Bo go wyrzuciłem. I tam też trenuje. AS Monaco zwycięża. Fakt. 2-3 dni, więc pikuś. Piękny wynik. 3 do 0 z Realem. Szkoda mi Realu Madry, bo mogli 10. raz zdobyć Puchar Champions League. A myśmy zdobyli po raz pierwszy, bo pamiętam, z FC Porto wtedy przegrali 3-0. Bodajże, no. Można świętować. Otrzymuje 13. Za samo wygraną dostaliśmy 7 milionów.
za samą wygraną, a za 13 milionów dostaliśmy i wypłaciliśmy 3,8. Dobra, to co? Statystyki? Tak, statystyczki wam pokażę. Statystyki całkowite. Najwięcej meczy Fiero. Najwięcej bramek. Dobra, wy możecie spauzować zawsze. Asysty. Zawodnik meczu. I oceny. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o statystyki. Teraz jeszcze pokażę wam wszystkie ligi. Francuską już widzieliście. Angielska. Bardzo was zaciekawi. Pierwsze miejsce zajął Blackburn, które w ostatniej kolejce odrobiło punkt straty do Manchesteru, bo Manchester przegrał na Brighton 3-1, a Blackburn wygrało z Chelsea 4-2. No i zdobyli mistrzostwo. Alan Shearer prowadzi, zwolnili go z Newcastle, przejął Blackburn, swój ulubiony klub, no i udało mu się. Dobra, może Championship jeszcze pokażę. Southampton, Sheffield, Wednesday, Derby County, klub Rasiaka były, Southampton też, Wigan, zakwalifikowane do UEFA League. No i spadł Charlton, Nottingham Forest i Doncaster. Francję tu znacie, dobra. Hiszpania, Liga Adelante, Betis, Sporting Gijon, Valladolid, Granada, Almeria, w której broni nasz wypożyczony bramkarz. Może pokażę wam statystyki, bo tutaj, o, właśnie dla Michailo, którego serdecznie pozdrawiam i polecam jego kanał, bo prowadzi Legię, dla tych, co jeszcze go nie oglądali, to pamiętajcie, Michailo, Cassie, wszyscy w ogóle użytkownicy są u mnie jako polecani na kanale. I jeszcze Miki i Chrzano, o, jak o kim zapomniałem, to przepraszam, ale u mnie są wszyscy. Kucharczyk, 26 bramek, co mnie najbardziej zaskoczyło. W Legii nie grał za dobrze, że tak powiem. W ogóle nic nie grał. Wypożyczany 3 razy, najpierw do Sparty. Potem do Boltonu, rok przysiedział w na ławce. Albo w rezerwie, potem jeden mecz, 17 meczy, 1 bramka. Potem Legia i go za 2,8 do Sportingu. No i jest królem strzelców. Więc się tego nikt pewnie nie spodziewał. No i co? I Hiszpania, Liga BBVA, albo jak ja to mówię, Primera Division. Real mistrzem, Hala Madrid, dla wszystkich madrysistów. No i co? Barcelona dopiero czwarta. Sevilla, Malaga i Real. Spadły ranking Santander, Rayo Vallecano, w którym gra Raul González jeszcze. I Elche, które kupiło Matza Rica. No i teraz go... No i spadł. Znowu spadł do drugiej ligi. Dobra, Liga Bundesliga. No, spadło Drezno, Union Berlin, UEFA Aachen, o kurwa. No i co, St. Pauli i Greuther Fürth, nie wiem, kto się czyta, przepraszam, mój niemiecki jest żenująco niski, na żenująco niskim poziomie. No, nie ma Logopaka. No, Frankfurt spadł, Nürnberg, myślę Gladbach na barażu. Póki co, nie wiem, czy są 34 spotkania, czy więcej. Czy 38, nie pamiętam. No i co? Hoffenheim, Werder, Dortmund dopiero na czwartym, Hanover, sensacja, Leverkusen i FC Bayern München. No co? Niemcy, Polska. Chujnicza, przepraszam. Chojniczanka, Polonia Bytom, MKS Kluczbork i Flota, pewnie spadnie, albo Bogdanka. Może jeszcze Jarota. No i co? Pogoń niestety na 10. Resowia wysoko, ale Górnik, Korona i Piast. Te zespoły walczą. No i Gieksa. Dobra. Polska Ekstraklasa. Zagłębie Lubin po raz... Przepraszam, bo mi się bekło. Wcześniejsze osiągnięcia to było? Nie. Historia. Zobaczcie. Wisła, Zagłębie, Zagłębie. I teraz kto będzie? Zagłębie. Bodajże. Chociaż Jaga walczy, Jaga prowadzi jakiś Chorwat. Bardzo ciekawe transfery zrobiłem, na przykład obserwowałem kiedyś, no, tego zawodnika, dalej go obserwuję. Ciekawy Nugent, niewątpliwie. Chociaż na mój klub chyba za słaby jednak.
Ale widzę, że tam gra. Prezes na Kulma. No, mają dobry skład. No to, oj, właśnie tego obrońcę. Sami zobaczcie. 17, 13, 14. Bardzo ciekawy. Dobre oceny. 7,39 w polskiej lidze. Myślę, że we Francji by się sprawdził. Kolejny Czech. Knedlik. Jak to mówimy. No i co? Zagłębie. Pokażę skład Zagłębia. Nie wiem jak na waszych save'ach, ale u mnie niszczą. No i to jest ich skład. Też Ortega, z tego co ja kojarzę, na forum o FM-ie 1, bodajże, czekaj, kto to był? Widzę, Łódź prowadzi i też ma Ortegę. To dobry zawodnik nawet. Dobra, nieważne. Tu jest ich skład. Statystyki Ligi Polskiej. Właśnie, czemu tam nie pokazywałem? No tutaj jakiś... Nie znam, nie znam. Znam. Dobra. Właśnie, pokażę wam te... No, tak na szybko. Jakże przewiniecie. No, Alexis Sanchez. Jak to czytał Jacek Zieliński. Falcon. Co ja lałem ze śmiechu. No i co, Barcelona niby najlepsze oceny, a... Jakoś tacy dobrzy nie są w lidze. Dobra. A to już widzieliście, kurwa, sorry. No bo to zwiecha moja. No co. Szamak, mój reprezentant Maroka. Cavani, Rooney. Jarmolenko. O, Milan Badej. O, widzę Johnny Russell, Roswell. Jakiś. Milan Badej, zajebisty. Właśnie, Włochy. No, Chievo spadło. Mandalowski interesuje się pół Europy. Pokażę wam, że chyba 7,40. Czemu u mnie tak nie grał? Ale też nie żałuję, bo zarobiłem. Zobaczcie, kto się nim interesuje. Normalnie Poker Face. Roma, Marsylia, Juventus, Inter, Dortmund, Chelsea. Śmiechu warte. Tum, taram, tum, 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 tum. Jakim cudem to się zdarzyło? Nie wiem. No i co? Lazio z... bodajże z Kagawą w składzie. Roma, Inter, Milan, Juventus na 10 miejscu. To jest sensacja. Parma wysoko. Statystyki. W tamtym sezonie Nesit był królem strzelców. Teraz Jovetic. Ani 20 nie przekroczył. No i co? Junior Holiet. To jest, o, to dobry jest zawodnik. No co? Albin Ekdal, którym się interesuje właśnie. Zobaczcie go sobie. Znaczy interesuje, no zajebisty jest, nie powiem, że nie. Chociaż na środku pomocy mam tylu zawodników, że to głowa boli. Ora, Włochy, Serie B jeszcze, tak dla formalności. Transfery nie ma co pokazywać tak jeszcze ze świata. Co, Sampdoria? Następny odcinek nagram na pewno, jak będzie... Jak będą Mistrzostwa Świata. Zrobię tak jak Cassie z Pucharem Narodów Afryki. No i co? I możemy świętować, oblewać sukces, chociaż teraz tak się źle czuję, że jakbym coś wypił, to chyba by mi się niedobrze zrobiło. Nie no, żartuję, nie będę pił, to tylko gra. Jakby tak w rzeczywistości, to ohoho. No dobra, to właściwie możecie pożegnać zawodników, bo na urlop jadą. Dziękuję wam wszystkim za to, że wytrzymaliście kolejny sezon ze mną. Dziękuję wam za wszystko. Piszcie w komentarzach i w ogóle wiecie co robić. Oglądajcie dalej. No i przede wszystkim nagrywam to dla widzów. A ja właśnie, jeszcze Galeria Sław. Wiedziałem. Wiedziałem, że o czymś mogę zapomnieć. Galeria Sław. No i co? Ferguson, Sir Alex już jest na emeryturce. Sobie teraz mecze w TV ogląda. No i co? Jakiś Trapattoni, legenda chodząca. Lubię go. No i co? My jesteśmy... Tutaj mamy 248 punktów. Znaczące trofea europejskie to jest... czy teraz Liga Mistrzów, czy... Czy Liga Europy, a potem w następnym sezonie do góry to pójdzie. Nie wiem. Ale mamy 248 punktów, może niedługo. A ten miał tylko dwa sukcesy, a miał... Ma 400 punktów. Śmieszny ten ranking. Ten ma Jock Stein. Pamiętam, on zmarł chyba pechowo.
A nie, to nie jest on. Dobra, nieważne. No to co? Koniec odcinka, nie ma co przedłużać na siłę. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Siemano.